Cześć, tu Kinga Sawicka dla Bektlik i z nami Marcin Wrzosek. Marcin? Zaczyna się znowu. Bum, pozdrowienia dla Alana, tak? Tak, tak. Serdeczne pozdrowienia dla Alana. Powiedz, Marcin, jak są poczucie po tej pierwszej części konferencji? Super, fajnie było, śmiesznie było. Fajnie było. Powiedz, no bo tak naprawdę już mamy dopiero 3 dni po nowym roku, tak. 4 i powiedz nam, jak spędziłeś Sylwestra? Spędziłem w domu oglądając filmy z narzeczoną. A, bo żona w ciąży, tak? Narzeczona w ciąży, tak, ja już od pół roku towarzyszy. Używam używek żadnych i fajnie sobie oglądaliśmy film, potem poszliśmy spać. Rano wstaliśmy, pierwszy raz od 20 lat bez kaca. Pierwszy dzień nowego roku. Niesamowite. Odmieniony człowiek. Mój przeciwnik jest odmieniony, został ministrantem, ja jestem odmieniony. Boże, to te fikfajty zmieniają. Tak. Nie, to naprawdę idzie wszystko w dobrą stronę, w dobrym kierunku, tak? Bardzo dobrym. Powiedz mi jeszcze... Dajemy dobry przykład dzieciom i to jest najważniejsze. Tak, przede wszystkim, że teraz już... Kiedy żona rodzi, na kiedy ma termin? Narzeczona rodzi 24 stycznia. O, to już niedługo. Bardzo, to już niedługo. Tak, już widać. Już łebek wystaje. Powiedz mi, a jak wygląda twój taki idealny dzień? Taki spokojny jest raczej, czy szalony, zwariowany? Jeżeli mam wybrać między opcją A, opcją B, to wybieram spokojny. Czyli już się naszalałem w życiu. Już się naszalałem w życiu. To co, ostatnia walka? Nie, jeszcze na pewno. Nie, nie, no, absolutnie. No po Szelidze idę po jego szefa, tańcule, chociaż chyba się na niego ostatnio obraził. Jak Piotrek dostał tą listwę, to podobno się obraził. Powiedział, że tak Piotrek pozuje na takiego twardziela, dostał listwę na dnie. To tak przynajmniej powiedział, tak słyszałem, że powiedział Arek. I się na niego obraził, więc teraz nie wiem, czy jest jego szefem, czy już go zwolnili. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. To rzeczywiście, ale jak w ogóle odczucia właśnie po waszym... Ale ja go przyjmę. Zresztą Michał Pasternak mówi, że ma już jakąś pracę dla Piotrka. Proponował mu tam jakieś tam fuchy. No to słuchaj, myślę, że pokażecie tak naprawdę, rozstrzygnięcie do 4. No trzeciego nawet trzeciego, chyba. Boże, przepraszam. Nie czekajmy do 4, zróbmy do 3. Szybciej, do piątek. No. Super, bardzo ci dziękuję. Ja również, bardzo miło było. Cześć.